Bardzo serdecznie Was witam przy mikrofonie Rafał Olszak, czyli Wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop, chociaż dzisiaj mam ochotę powiedzieć, że razem z Wami ocalony. Dlaczego? Otóż dzisiaj samochód, żółty samochód, który Wam kiedyś pokazywałem, Mercedes, przyniósł mi szczęście. I jak to można by zapytać? Ano, tak się złożyło, że przejeżdżałem przez skrzyżowanie zupełnie standardową prędkością, dozwoloną prędkością, podkreślam, na zielonym świetle, no ale inny kierowca postanowił przejeżdżać niedozwoloną prędkością na czerwonym świetle. Także w chwili, kiedy ja zjeżdżałem ze skrzyżowania, tuż za mną przeleciał całkiem spory samochód, taki duży SUV, no po prostu ewidentnie na czerwonym świetle, jadąc zbyt prędko. Nie wiem, co ten kierowca miał w głowie, no ale o włos minął mnie. No i tak oto jestem tutaj, znowu nagrywając kolejny podcast. Także żółty kolor najwyraźniej przynosi szczęście. Oby tak dalej. Natomiast naszła mnie w związku z tym wszystkim taka refleksja, że w sumie no szkoda byłoby tak zniknąć bez pożegnania. Zostawiłbym was, nie podzieliłbym się z wami jeszcze wieloma różnymi historyjkami, przemyśleniami, refleksjami, poradami. No nie byłoby zbyt fajnie. No i tak w pewnym momencie poczułem takie ukłucie w sercu, ponieważ mam takie wrażenie, że staliście mi się na swój sposób bliscy, zwłaszcza niektórzy z was, ponieważ wiem, że część słuchaczy to jest na tym kanale już dość długo. Może napiszecie w sekcji komentarzy, jak długo obserwujecie ten kanał. Jestem tego bardzo ciekaw. Czy tutaj jest taka stara gwardia, czy raczej już w większości tylko nowi słuchacze? Napiszcie w sekcji komentarzy. Tymczasem teraz przejdę już do właściwej części tego podcastu, a chciałbym w nim porozmawiać o motywach tego, dlaczego ludzie są w związkach równoległych. To jest takie pytanie, które niejednokrotnie mi zadajecie na Instagramie Ocal Siebie, ale też piszecie je w sekcji komentarzy właśnie, no więc najwyższy czas, aby się z tym zmierzyć. W związku z tym też opowiem pewną anegdotkę. Anegdotka ta jest od was, bo to, wiecie, to wcale tak nie wygląda, że tylko wy jesteście moją widownią. Tak naprawdę bardzo często to ja jestem widownią waszą. Odsłuchuję nagrania, jakie mi nadsyłacie, czytam wasze wiadomości, czasem przychodzicie do mnie na konsultacje, czy zgłaszacie się na konsultacje przez Skype. Także no to ja naprawdę często bywam waszą widownią. No i teraz opowiem następującą anegdotę. Otóż był sobie pewien mężczyzna. Od razu zaznaczę, że nie łamię tutaj żadnej tajemnicy zawodowej, bo za jego wiedzą i zgodą opowiadam tą anegdotę, a poza tym on nie był moim klientem. No ale wolę to zaznaczyć tak z ostrożności. No i ten mężczyzna poznał kobietę. Na pierwszym spotkaniu coś go tchnęło, żeby zapytać, czy ona jest sama i zapytał ją, czy ona ma chłopaka. Ona powiedziała, że nie ma chłopaka. No i tak się pospotykali trochę, już nawet się zdarzało, że chodzili za rękę, były już pocałunki i to nie takie w policzek. No ale któregoś razu znowu jakoś go coś natchnęło, żeby zerknąć w jej media społecznościowe. No bo przecież teraz to ludzie często mają profile, jak nie na Facebooku, to na Instagramie albo w innych jeszcze miejscach. No i był bardzo zdziwiony, gdy zobaczył, że na Instagramie ona udostępnia relację, w której no, obściskuje się wyraźnie z jakimś innym facetem podczas weekendowej imprezy. No na tyle mocno się z nim obściskuje, że dało to wyraźnie do zrozumienia, że to nie może być taki tam kolega. Ale na to nie zareagował. Jakby nigdy nic, umówił się na kolejne spotkanie z tą kobietą. No i na tym spotkaniu pytają i pokazuje przy okazji zrzut ekranu, bo zrobił zrzut ekranu, że pytają, o co tutaj chodzi. Mówiłaś, że nie masz chłopaka. A ona mu na to, no rzeczywiście nie mam jednego chłopaka. No, więc rozumiecie, no ona przedstawiła jakąś, nie wiem, czy to wolno nawet nazwać półprawdą, ale no jakiś tam opis, który powiedzmy, że w części rezonuje ze stanem faktycznym, ale tak w bardzo szczególny sposób. On ją potem zaczął podpytywać, ale to o co tu chodzi? Dlaczego tak to jest? Właściwie po co ona tak to robi, zamiast się zaangażować w jedną relację? Ona tak na niego spojrzała, tak trochę litościwie i mówi, no przecież wiesz, no jak jest kilku chłopaków, to każdy coś fajnego zorganizuje i parę razy w tygodniu ma ona różne atrakcje. No a poza tym, jak miała urodziny, to dostała kilka prezentów zamiast jednego. Także no, ona powiedziała, że jej się właściwie opłaca mieć kilku chłopaków. Jeżeli nie są dociekliwi, to nawet się o sobie nie dowiadują i wszyscy są zadowoleni. Także no, tutaj ten
podmiot liryczny, to znaczy mężczyzna, o którym cały czas tutaj opowiadam, że ma taką historię na koncie, no pobladł, był bardzo zdumiony i załamał ręce. No ale potem w sumie, gdy przedyskutował to z innymi jeszcze, no to właśnie zrozumiał, że teraz to jest taka karuzela. I ludzie, oczywiście nie wszyscy, natomiast w wielu wypadkach decydują się na to, aby żyć w związkach równoległych. Z kilkoma nawet różnymi osobami. Nie, że z dwoma, tylko z trzema, czterema, czasem pięcioma. W zależności od tego, jak tam jest z tym wolnym czasem u poszczególnych osób, ponieważ mają z tego korzyści, na przykład korzyści materialne, jak w przypadku tej kobiety, która miała sponsorowane różne atrakcje, obiady, różne fajne prezenty i tak dalej od różnych facetów. No chłopcy już są na tyle tym wszystkim zawiedzeni i rozczarowani, że w większych miastach to już niektórzy nawet nie mówią, że mają dziewczynę, tylko że teraz jest ich kolej. Nie mówi on, o popatrz, to jest Basia, to jest moja dziewczyna. Nie, tylko mówi, o to jest Basia i to jest moja z nią kolej. I to nawet nie tak, że to jest jego kolej w tym miesiącu czy w tym półroczu, tylko tego jednego wieczoru. Chłopcy robią się bardzo już rozgoryczeni, mocno się robią zgorzkniali. Przestają też być dżentelmenami, no bo jak, no na jakiej zasadzie? No bardzo źle się z tym czują, jeżeli tak to wygląda. Jest ta karuzela, to jest taki magiol towarzyski. Rzecz jasna, zjawisko związków równoległych nie dotyczy tylko kobiet. Dlatego teraz, dla równowagi, opowiem o historii chłopaka, który w ten sposób właśnie też postępował z dziewczynami. Mianowicie była pewna kobieta, no, która poznała chłopaka przez internet, jak to często teraz bywa, bo tak się szacuje, że no 2/3 par to poznaje się właśnie za pośrednictwem różnych aplikacji randkowych czy portali społecznościowych. No i zaczęła się z tym chłopakiem spotykać, on się jej podobał, przystojny, sympatyczny i zabawny, rozrywkowy bardzo. Także było pociesznie, no ale po pewnym czasie tak się niefortunnie złożyło, że spotkała się z koleżankami. No i gdy spotkała się z koleżankami, to zaczęły sobie opowiadać o kolesiu, który ma jakiś taki fajny tatuaż. I ten tatuaż jest bardzo charakterystyczny i tak się składa, że ten tatuaż to należał właśnie do jednego kolesia, który urabiał więcej niż jedną. I w międzyczasie właśnie te dwie koleżanki, jak się okazało, urabiał. Ale to nie były tylko dwie dziewczyny, ponieważ gdy one zrobiły sobie takie małe śledztwo, a także napuściły na niego jeszcze tam jakąś inną koleżankę, no to on oczywiście natychmiast na to z wielką chęcią zareagował i odpowiedział zielonym światłem, że tak powiem, na te zaloty, na te kokietowanie i potem już sam przystąpił do ataku, ponieważ no taki gość był właśnie tej kategorii osobą, która chce mieć równoległe związki i tak sobie żonglować. One go tam w końcu skonfrontowały z tym wszystkim, próbowały się dowiedzieć, czemu on właściwie tak postępuje. No to on odpowiedział, że no bo jedna ma długie nogi, inna ma fajną pupę, a jeszcze inna ma duży biust, a jeszcze któraś jest dobra w łóżku robiąc to i to, a inna robiąc to i tamto. Więc on tak lubi sobie urozmaicać i dlatego decydował się na związki równoległe. Czyli w tym wypadku motywem było pragnienie zaspokojenia potrzeby różnorodności seksualnej. Natomiast w tej historii, od której zacząłem, pragnienie polegało na chęci zaspokojenia różnych potrzeb materialnych. Krótko mówiąc, te związki równoległe są w stanie zaspokajać różne potrzeby człowieka i zaspokajają je lepiej niż związek monogamiczny w odczuciu ludzi, którzy te związki aranżują. Natomiast jest jeszcze tutaj jakby między wierszami do wskazania trzeci motyw bycia w związku równoległym. Ten trzeci motyw to jest brak świadomości, że się właściwie w czymś takim jest, czyli niewiedza. Ponieważ i pierwsza, i druga ofiara tej sytuacji nie uzmysławiała sobie, nie była świadoma tego, że właściwie uczestniczy w takim projekcie pod tytułem Związek Równoległy. Tym, do czego bym was zachęcał, to szczere rozmowy, ale też takie przyglądanie się tej drugiej stronie, co ona robi, jak ona się zachowuje, jak ona jest tam dostępna. Zajrzenie czasem na te portale społecznościowe, gdzie ona ma swoje konta. Poznaj tego człowieka trochę, zajrzyj na jego portale społecznościowe. No i to sprzyja właśnie sytuacji transparentnej, czyli takiej przejrzystej, dzięki której będziecie wiedzieli, na czym stoicie. Natomiast trochę więcej o tym, jak nie wpaść w związek równoległy, opowiadałem w odrębnym podcaście o takim właśnie tytule, jak nie wpaść w związek równoległy. Z mojej strony na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam za uwagę, mówił dla was Rafał Olszak, czyli wasz psycholog, ale przede wszystkim swój chłop.